Rozpoczęto budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Różków I w kierunku Dobrowa. 95% kosztów inwestycji sfinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, a w pozostałych 5% partycypują porówno gmina Kościelec i powiat kolski, który sprawuje nadzór nad inwestycją. Gmina Kościelec przeznaczyła na to zadanie kwotę aż 168 768,50 zł. Jednak mieszkańcy Różkowa I na czele z radnym Józefem Pacholskim zgłosili do powiatu zastrzeżenia co do realizacji inwestycji. Według nich poważnym niedopatrzeniem jest brak zjazdów na posesje i pola uprawne oraz zbyt wąski pas pieszo-rowerowy na pewnym odcinku. W najbliższym czasie zarząd powiatu ma spotkać się z mieszkańcami oraz przedstawicielami gminy Kościelec, aby omówić wprowadzenie zmian do projektu.